Już w piątek księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powiedzą sobie sakramentalne tak. Para stanie na ślubnym kobiercu w kaplicy świętego Jerzego w zamku w Windsorze, czyli dokładnie tam, gdzie przed kilkoma miesiącami miłość przyrzekali sobie książę Harry i księżna Meghan. Specjalnie dla Was z tej okazji przygotowaliśmy ciekawostki o 7 najbardziej spektakularnych królewskich ślubach. Zobaczcie, które ceremonie przeszły do historii. Ślub księcia Karola i księżnej Diany nazwano ślubem stulecia. Relacje z ceremonii śledziło około 750 milionów ludzi na całym świecie i wszyscy mówili tylko o tym, jak wyglądała księżna Diana. Kreacja stworzona z 6 różnych materiałów, wyszywana 10 tysiącami perełek i cekinów, z najdłuższym trenem w historii sukien ślubnych w rodzinie królewskiej, robiła piorunujące wrażenie. Nie było się jednak bez wpadki. Księżna Diana ledwo zmieściła się w sukni do powozu, a gdy z niego wysiadła, okazało się, że suknia była wymięta i fatalnie wyglądała na pamiątkowych zdjęciach. Mimo to żadna inna suknia ślubna w rodzinie królewskiej nie zrobiła podobnego wrażenia. Ślub księcia Williama z Kate Middleton przeszedł do historii jako ten, którego śledziło najwięcej osób, bowiem oglądało go około 2 miliardów ludzi na całym świecie. Nie odbyło się jednak bez wpadki. Nie sprawdzono choćby rozmiarów obrączki. Ta przeznaczona dla księżnej Kate okazała się być za mała i książę William miał spory problem, by wsadzić ją na palec ukochanej. On sam, w przeciwieństwie do żony i tradycji, obrączki nie nosi. Księżna Kate również podczas ślubu postanowiła nie dotrzymać jednej z tradycji. Podobnie jak księżna Diana przed laty, nie ślubowała mężowi posłuszeństwa. Ślub Elżbiety i księcia Filipa nie był tak popularny jak te dwa poprzednie. Wszystko dlatego, że Elżbieta była wówczas zaledwie księżniczką. Relacje z jej ślubu śledziło 200 milionów ludzi na całym świecie. Jej suknia ślubna, choć godna królowej i wyszywana 2000 pereł, była ufundowana przez kartki na ubrania, które przysługiwały zwykłym obywatelom. Emocje sięgnęły zenitu jeszcze przed ceremonią. Wówczas królewski fryzjer, układając włosy pannie młodej, złamał na jej głowie tiarę. Przybyły na miejsce jubiler na szczęście zdążył naprawić ją na czas i dalsza ceremonia przebiegła bez zakłóceń. Ślub hiszpańskiego księcia Filipa i Leticji Ortiz przeszedł do historii jako ten, który pokazuje, że miłość pokonuje wszelkie przeszkody. Wydawało się, że dziennikarka nie będzie dobrą żoną dla przyszłego króla. Nie ma arystokratycznych korzeni, a do tego jest byłą rozwódką. Mimo to książę zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia i zrobił wszystko, by ona została jego żoną. Ich ślub przeszedł do historii jako ten, który udowadnia, że miłość wszystko zwycięża. Podobnie jest w przypadku księcia Harry'ego i księżnej Meghan. Ona starsza od niego o 2 lata, aktorka, amerykanka, a do tego rozwódka. On do niedawna imprezowicz i kobieciarz. Sądzono, że szybko się sobą znudzą, a tymczasem para na każdym kroku udowadnia, że łączy ich prawdziwa miłość. Po raz pierwszy w historii ślubów królewskich w kaplicy świętego Jerzego wystąpił chór gospel. Ślub został okrzyknięty najważniejszym wydarzeniem dekady, a co niektórzy określają go jako najbardziej nowoczesną ceremonię ślubną w historii rodziny królewskiej. Do historii przeszedł także ślub księcia Monako, księcia Rainera i Grace Kelly. On zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia, ona w nim dopiero od drugiej randki. Grace Kelly, ikona kina i gwiazda Hollywood, dla niego porzuciła karierę i przeprowadziła się do Monako. Do legendy przeszła już jej suknia ślubna, uszyta z 25-metrowej tafty i wyszywana ponad 100-metrowymi stuletnimi koronkami. Projektant mody Oscar de la Renta powiedział później, że Grace Kelly w swojej sukni ślubnej nadała nowy sens słowu ikona i została ponadczasową panną młodą. Nie każdy ślub odbywał się jednak w atmosferze radości. I to dosłownie. Charlene Westwock została okrzykniętą najsmutniejszą księżną świata. Według plotek, kilka dni przed ślubem z synem Grace Kelly, księciem Albertem, uciekła do RPA. Dowiedziała się wówczas o licznych zdradach, a nawet o nieślubnym dziecku swojego przyszłego męża. Prawnicy rodziny królewskiej odnaleźli ją i odebrali jej paszport, a księżna Charlene, była pływaczka olimpijska, stanęła na ślubnym kobiercu cała we łzach. Czy ślub księżniczki Eugenii zapisze się w historii najbardziej spektakularnych królewskich ślubów? Dowiemy się już w piątek. Bądźcie z nami na viva.pl.